Kolejną sprawą jest sprawa priorytetu numer dwa, czyli stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Pozwolę sobie zacytować. W tej części dokumentu skupiono się na działaniach mających na celu przygotowanie dogodnych warunków dla rozbudowy gospodarczej miasta poprzez m.in. poprawę dostępności przedsiębiorców do procedur i ulg wspierających działania gospodarcze. Dla mnie słowem klucz jest słowo ulg. Ja nie widzę, czy przez pryzmat budżetu, czy jakichkolwiek działań miasta, żeby jakiekolwiek były ulgi dla przedsiębiorców, aby mogli stwarzać nowe miejsca pracy, aby mogły się rozwijać. Wręcz jest sytuacja odwrotna. Ci nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy są dobijani poprzez podnoszenie kolejnych podatków. Najgorszą rzeczą, jaką tylko można było zrobić, było podniesienie o maksymalny wskaźnik podatku od nieruchomości. Czyli wszyscy przedsiębiorcy, którzy płacili podatki, płacą go jeszcze więcej. Co powoduje, że wzrasta koszt prowadzenia takiego przedsiębiorstwa. Tak? Jeżeli wzrasta koszt prowadzenia przedsiębiorstwa, to muszą być cięcia. Jeden sobie na cięcia będzie, do jednych cięć będzie zmuszony, drugi nie. Nie nam o tym decydować, tylko przedsiębiorcy, który zna swoje warunki ekonomiczne. Więc jeżeli będą kolejne cięcia, to będą kolejni bezrobotni, którzy będą się rejestrować na ulicy Parkowej. I to jest coś strasznego tak naprawdę. Pokazujemy z jednej strony, że chcemy być miastem, które chce kogoś przyciągnąć, chce przyciągnąć inwestora, a z drugiej strony kładziemy mu kłody, hałdy, obciążeń po to, żeby go do tego zniechęcić. Gdzie tu jest logika? Ja naprawdę nie widzę. A szukałem i nie ma wytłumaczenia dla nas.